Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś. Cześćko, z tej strony Brączek. I witamy was na naszej polskiej wsi na Bolusiowo V2. Dziś w odcinku, jak już się domyślacie, widzicie na swoich pięknych ekranikach, będzie prasowanko tym właśnie moim ursusikiem i drugim ursusikiem będzie zbieranko. Już wiem, widzę, tak, tutaj jest tur jednosekcyjny, wiem, będziecie mnie wyzywać, no ale lepszych wideo nie miałem, te są sprawdzone na jednej z moich serii, dlatego też je wziąłem, wolałem mieć coś pewnego, żeby mi się później nie bugowało. A tak a propos, no wiem, że ta seria nam cierpi troszeczkę, prasa podpięta, podpiętam, uwaga bo na nioski Brączka, bo tu ciągle przychodzą. Dziura w płocie jest, muszę to pozaklejać, bo tu ciągle przyłażam. I tak ogólnie, no wiecie, ciężko nam się zebrać z tą serią, miało być dwa odcinki w tygodniu, lecz niestety nam się to nie udaje. Dziś też praktycznie Brączka rano budziłem chyba ze 4 razy, żeby się udało nam to nagrać, no i się udało. Nie, ale ja się położyłem spać o 4:00. No, a ja się położyłem spać po 3:00, poszliśmy, bo wczoraj nowa aktualizacja do Rocketa wyszła, no i ponad 6 godzin ją testowaliśmy. Także no troszeczkę nam zeszło, nie ukrywam. Ale spokojnie, na dniach zobaczycie co tam się nowego porobiło, co już ogarnęliśmy sobie do grania. No i Brączek dzisiaj może się pochwalić, bo tak też Brączka piłowałem, żeby tutaj jak najszybciej wbił na Skype'a, żeby się nagrali ze 2 odcinki. Bo Brączek dzisiaj jedzie nagrywać co? Orkę. O, tak. Ale kurde, miałeś powiedzieć, że nowy John Deere, wszystko, nie? Takie picabello. Tak, tak. Ten właśnie gospodarz, co brał case'a na testy, sobie bierze dzisiaj John Deere'a na testy. I proszę Państwa, będę nagrywał sobie. A wczoraj byłem nagrywać orkę w mokrze. Nie, przedwczoraj. Wczoraj nie, przedwczoraj. O, to już widzę, że ładnie tam się bawią. Kurde, myślałem, że na orkę i zjadę, ale trochę później one będą, bo niestety, no, teraz ja muszę zostać w domku, ponieważ we wtorek, no, chyba, że nie popada, bo tutaj wszystko zależy od pogody. Mam umówione pokazy Kuboty, znaczy, no, pokazy. Ty dostaję na orkę, na testy Kubotę, 51 koni, pług trójka 2 plus 1, bo metoski. O kurde, belki nie wyrzuciłem. Przepraszam was bardzo serdecznie za to, wyrzucę ją tutaj, już później najwyżej sobie dojedziemy i pozbieramy resztę, muszę trochę ogarniać, niestety ta prasa, stary typ, nie ma pikania, ja już troszkę przyzwyczajony, jak to wiecie, do nowoczesności, tak można powiedzieć, i muszę teraz zwracać uwagę właśnie na belki i przyjeżdża właśnie ta Kubota 2 plus 1, we wtorek ma to być wszystko i jeszcze się dowiedziałem, że dostaję drugą Kubotę, 110 koni, albo 101 jakoś tak, z turem. Także będzie jakaś akcja obornik jeszcze do tego, nawet tak z niczego nam to wyszło. A za jaki raz tę drugą też dostajesz? No bo żebym sobie potestował to, nie? Bo jakiś fajny, no chcą właśnie, żebym to przetestował, coś fajnego, żeby się nagrał jakiegoś vloga i w ogóle. Bo chcą tamtą pokazać właśnie, że mały, ale potrafi, że wiesz, 51 koni, a potrafi pociągnąć trójkę. Taką, no nawet, tam chyba 30 są, odkładę takie jak w moim nawet 60. Także spokojnie sobie tam powinna dać radę w końcu przedni napęd, tylko że wiecie, dzisiaj od 2-3 tygodni nie padało w ogóle. Przez to my będziemy wjeżdżać tam w poniedziałek i sprawdzać, czy w ogóle pług wejdzie. Jeśli nie, to niestety, ale będziemy musieli to przełożyć, no bo nie ma sensu, żebyśmy orali na przymus, ponieważ mi się jeszcze nie spieszy. Do siewów zostało no dobry ponad tydzień, nawet więcej. Dlatego też nie ma po co tak orać. Myślałem, że po prostu popada, będzie spoko pogoda. Mówię, a no to zaoramy, to już później będzie mniej. Ale no niestety, jeżeli jest taka pogoda, nie ma sensu się wychylać, ponieważ no ja będę miał później takie bryły. Wiecie jak u mnie jest, tutaj właśnie też wczoraj był Rafał, sprawdziliśmy pola co i jak, no i mówi, no niestety jest górka. Znaczy, powiedział, że fajnie, bo będzie można ją przetestować, bo wiadomo, nie każdy ma płaskie pola, nie każdy ma tam super klasę ziemi, a u mnie jest glina, sporo gliny, jeszcze pod górkę, więc mówi, no na pewno to będą niezłe testy dla niej, a jeszcze jakby było sucho, to już w ogóle szkoda żyłować tą maszynę, tak to w tym. I mówi, no dwójką też orać, no to wiadomo, też przypał trochę, bo chcieliśmy tą trójkę przetestować, bo metoską, więc będziemy myśleć, co będziemy robić, a później ja nawet nie będę miał czym to rozbić, bo nie wiem ile razy bym jeździł, jak mi się takie pyceny wyorają, to jest koniec. Ja dwa lata temu, nie, rok, przepraszam, temu była taka susza, że musieliśmy już orać, bo ponieważ no terminy goniły, tak, i oraliśmy w taką suszę, że mi z dwójką 60 nie chciała iść i już szelkę wreszcie wypluła. No a to mówię, to zdarza się od czasu do czasu, tak, że no trzeba. I powiem wam, że takich brył to ja nigdy nie widziałem, nie wiem, wielkości skiby się urywały, tak można to powiedzieć, to nie wiem, jeździłem po tym wszystko i nie, dopiero po deszczu trochę jak porozjeżdżało się, ale to mówię, to ile to czasu zeszło i tego wszystkiego. Kurczę, zawaliłem w tego, w supa trochę załapałem.
ile to czasu zeszło, więc no też nie chcę sobie tutaj tyrać. Dobra, włączona. Włączona. Nie chcę też właśnie tyrać tej Kuboty. Jeśli wszystko by tam wypaliło, no to wtedy będziemy czekać, aż dopiero coś popada, bo no niestety, wiecie, nie możemy sobie tak terminów przekładać, bo pług mamy załatwiony z innej firmy, przyjeżdża też ktoś z gazety, ma być jakiś wywiad i w ogóle, przyjeżdża jakiś naprawdę taki obeznany z Kuboty, który nam naprawdę ma poopowiadać sporo fajnych rzeczy, mówi, no kurczę, chłopak jest po prostu ekstra na ten temat, do gadki. Także no, bym musiał tych wszystkich ludzi poodwoływać, więc wiecie, jak to ze wszystkim wychodzi, jak to jest z terminami. No, miejmy nadzieję, że coś popada, ale nie zapowiada się, ponieważ już tydzień utrzymałem się pogodę powyżej 30, znaczy temperatury powyżej 30 stopni. Brodzie, właśnie jak tam u was w ogóle? Żniwa pokończone, nie? Nie, dzisiaj koszą. Żartujesz. Koszą to, wykę. O kurde, no dobra, ale tak to ogólnie, bo wy teraz też macie taką pogodę, czy padało coś ostatnio u was? Nie, u nas ładnie cały czas. No, no mówię ostatnio, ale to, wiecie... Ale orka idzie zajebiście, mokra ziemia jest. No ty, ale u was wlało ile? U was padało przez 2 tygodnie dłużej niż u nas, a u nas właśnie te 2 tygodnie i teraz ten tydzień gorączki, to już jest po prostu masakra. Powiem wam, ten sąsiad, co opowiadałem na vlogach, właśnie zapraszam na vloga na drugi kanał, bo prawdopodobnie tak, w południe wyjdzie jeszcze przed tym filmikiem, bo ten wychodzi wieczorem, to będziecie mieli vloga i tam właśnie jest kukurydza, którą kosiliśmy tydzień temu na kiszonkę, no masakra. Opowiadałem tam właśnie o sąsiedzie, który ma taką zajebistą kukurydzę 3,5 metra, idealnie była zielona. Przez te 4 dni ona tak wyschła, że nie wiem jak to tam jest z ziarkiem, nie? Ale jeszcze powiem wam, że 4 dni takiego ciepła i można by było to spokojnie na ziarko kosić. Fakt, że to trzeba będzie jeszcze poczekać pewnie z dobry miesiąc, ale no też już takie poniekształtne się zaczęły robić. Naprawdę, ta susza znów daje się we znaki i no rzepaki. O, aż bym zrymował normalnie teraz tutaj, rzepaki siane miesiąc temu, a powiem wam, że no rewelacji nie ma, ponieważ gdzieniegdzie to mało co wykiełkowało przez tą suszę. Więc no znów będą straty w plonach na pewno i to się odbije w efekcie końcowym. No mówię, to rolnictwo to jest takie, że porażka. Wczoraj właśnie tak sobie z Rafałem rozmawialiśmy, że i sprzedaż spada i wszystko, no bo jak nie ma pieniędzy z czego, no to ktoś nie będzie się też brał w kredyty, w nowe ciągniki, żeby sobie kupić, a nie wiadomo kiedy to spłaci, jak to się prawie z niczego teraz nie zwraca w tych czasach. Dlatego też no mówię, wszystko cierpi i powoli to rolnictwo będzie upadać, tym bardziej, że dzisiaj sobie tak siedzę w kuchni, poszedłem sobie na śniadanie, zanim jeszcze tu Brączkowski Eugeniusz wbił. I słucham sobie tam radia i jakaś reklama leciała chyba z Biedronki, z czegoś i kilo ziemniaków 50 coś groszy. No to ja pierdolę, dziwić się, że jak oni sobie takie przeceny robią, to od rolnika oni kupują za 40 groszy. No to gdzie to ma w ogóle sens, tak? To jest jakaś masakra, zamiast jakąś cenę jeszcze w tych sklepach trzymać, dobra, zrobić sobie przecenę, jak tam mają po złotówce, gdzieś zrobić na 80-90 groszy, to jeszcze spoko. A tak to... To jest masakra po prostu to, co się dzieje w naszej Polsce. No ale nic nie poradzimy. Jeszcze dopłaty podobno w 2020 mają zabrać. Także no, powiem wam, że się rozgadałem na ten początek naszego filmiku. Trochę tak szarpnęliśmy rolnictwa, tego co się będzie u nas działo. Brądziek, powiedz mi, no co tam? A ja oram. Żartujesz? Gdzie? Na polu. A to ja idę zobaczyć, bo tam ciekawe, czy susza jest, czy nie ma? Sucho? Nie. Nie? No to kwit. Dobra, no to super, to ja idę zaraz zobaczyć do Brączka, jak to idzie. Będę wcofywał. Moment. Ja sam się chuj, jadę orać, ty zobaczył. Ty, a rzepak będziesz w tym roku, czy nie? Nie wiem, chyba nie, to pod żyto. O, pod żyto, o Boże, tak wcześnie? No przecież żyto się, początek września się sieje. Jo? A no nie wiesz, że... No nie wiem, ty, ja to tam żyta nigdy nie siałem, wiesz? Czemu? Ja teraz pod przężyto będę pierwsze co orał. Dobra, będziemy wcofywać. I kwit. Dobra. Tu możemy odczepić i spadamy sobie. Podczepię tylko przyczepki. Ile mamy? 10 minut odcinka. Ja chciałem właśnie trochę dłuższy dzisiaj, bo mówię z tego zbierania belek bym coś chciał. A jak widzicie, udało mi się dość szybko wyrobić z prasowaniem. Właśnie, bo mówię prasowanie, kurde, oddzielny odcinek robić nie ma sensu. Zresztą widzicie, 10 minut tylko wyszło. 10 minut odcinek byś wstawił. No nie, no bym na pewno jeszcze wtedy więcej pól miał na pasowanie, nie? Na pewno tak by było. To ja... O Jezu, te moje hamulce, dobrze, że nie przygrzmociłem w przyczepę moją. A co, ty masz wszystko ten? Jo, już teraz jadę zbierać. Ty, ja to mam 3 pola jeszcze. Jo, to ładnie.
Ja będę ciapkiem, ciapkę ten prasował. Czekaj, podczepiły mi się przyczepę? O, podczepiły mi się. Dobra, to my tylko dojedziemy tutaj sobie do drogi. Ja lecę zobaczyć do Brączkowskiego, jak idzie. Na którym polu tu jesteś, powiedz mi? Tam, gdzie rzepak był, drugi. Dobra. Dobra, to spadamy tam. I tak ogólnie to, Brączek, jak tam twoja seria z jedenastki? Robisz czy nie robisz? Czy z Wiesz trzynastki co, jednak, nie było, nawet nie miałem... Nie miałem zbytnio czasu, żeby o tym pomyśleć. A, no bo ja dostałem od tego, od Perkinsa, nie? Stronę, na której jest bardzo dużo linków. On do ciebie pisał, ale tam mu nie odpisywałeś, właśnie mi wysłał tą stronę dla ciebie. Jest bardzo dużo tych linków, które nie wygasły, nie? Jak będziesz chciał do jedenastki sobie szukać modów, Dobra. To naprawdę z tej strony jest super. Widzę, ale bardziej, ja tam się o mody nie martwię, wiesz, tylko bardziej o mapę. Mapę. No to ten sam problem masz, co ja miałem. Najpierw musisz zdecydować, jak ty chcesz mody i później to już dopiero szukać. Widzę, że ci jakoś idzie, ale kurzy się, jak nie powiem co. To jest ta warstwa sucha, ale jednak tam głębiej to jest, powiem, mokro. Ja to normalnie pod każdym odcinkiem, co wejdę, wiem, że napiszą, że jesteś napierdolony, albo jesteś po imprezie, albo nie wiem jeszcze co. Ty zawsze tak wyglądasz zmasakrowany na moich kamerkach, na moich odcinkach, że to jest, nie wiem, masakra. Ale kurwa. Co ty się dziwisz, jak ty mnie obudziłeś, wywaliłeś z łóżka i ja miałem przyjść z tobą nagrać? No to jak ja mam wyglądać? Pięknie? Jo, nie, dobra. Nie no, brzydko nie wyglądasz, nie oszukujmy się. Nie no, jest dobrze. Staramy się nagrywać, żeby nie było tych... No, przynajmniej nie wyglądam jak baba bez włosów. O, bez... dobrze. A, jak Conchita. Dobra, czekajcie. O, dobra, tu jest. Ale już się nie mogę doczekać, kurczę, szkoda, że nie mam tego... Wiecie, kamerki, tutaj byście widzieli, jak to fajna obsługa turem idzie. Dobra, tak, myk. Jo, będzie szło. Już mi się podoba. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ogarnięte. Co? Ugi bugi, odcinek nie będzie zbyt długi. Zbyt długi, o, tak to... Kurczę, właśnie, funny moment. Musimy coś pomyśleć nad funny moment z Roxim. Ale mi się wydaje, że teraz nie będzie tyle odcinków, żeby, no wiesz... Co? Tyle akcji. No właśnie, słuchaj, jak ja ostatnio sobie tam ktoś... fajnie mi powysyłali chyba na PW, nie? Że jak będziesz mógł, to weź to do następnego funny moment i ten, nie? Człowieku, wiesz ile, tylko że teraz będzie fajny moment z różnych gier, nie? Są takie, uwierz, momenty, tylko naprawdę to by było trochę oglądania tak jak mniej więcej my pamiętamy co, gdzie, to jeszcze spoko, nie? Ale tak to uwierz, że jest pełno takich momentów, które byśmy mogli spokojnie sobie wziąć na fajny moment. O, super załapała, nie, naprawdę, te, uuuu, Dejbelkę. Kurna, dziot, tu w krzaki poszedł, naprawdę, te widły mam tak sprawdzone, że u siebie mam je na singlu do ładowania do pieca i mówię super widły, bo wiecie, nie mam tej opcji zaczepiania bel. O kurde, muszę uważać, zobaczcie jak mnie nosi. Ty masz za widły. Takie je z jednym tym szpikulcem, wiesz? Aha. Dlatego kurwa, też. No bogate tam. No, nie ma co. Bawimy się. Czekaj. Bawimy się. Kurde, jeszcze nigdy nie ładowałem z ciągnika. Boję się, że ze środka? Będzie... No. Czemu? Ja pierdolę. Wyjebał bo przyczepę pewnie. Nie, no oczywiście przecież to te wszystkie te nasze zajebiste przyczepy to będą pewnie takie jak zawsze, nie? Nie wiem, nienawidzę odcinków z ładowania bel, ponieważ no to się tak buguje niemiłosiernie, że to nie idzie wytrzymać. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się to zrobić, czy też nie. Jakąś platformę, kurwa, powinieneś to ogarnąć. Ja to co, kupię zaraz. Powiem ci, że platformami... ale często to zależy od przyczepy, nie? Jakie, czy ma coś tam do złapania, czy też nie? To bugują się, czy co? Czekaj. Ja chcę tu, poczekajcie, bo znowu będę... Nie no, jakoś się udało. Trzeba dobrze tylko to postawić. No ale no mówię, to... A kostki jak ty zbierą? A nie no, kostki to przecież zbierałem przyczepą. Janusz no przyszedł, jo. Janusz przyszedł i pomagał. Ty, co ty tam z nimi zrobił, to z tymi kostkami? No, z kostki poszedł na stodołę. A ty masz kostki? Moje? No ty masz u siebie na doborą taki specjalny. Nie, ja będę robił dopiero ty. A, no to ty masz na doborą, nie? To na doborą no. Ci zrobiłem ten. Ty, ja nie wiem czy ja z tego owsa kostek nie zrobię, tak na tym dużym polu. Jo? No tam jest górka, belki będą się toczyć, to bez sensu. No dobra, to rób jak chcesz. O Boże. Nie mogę, jak mi przechyla 60, nie na bok. Ty, a ja już prawie kończę. Tak, znaczy jak pewnie. Ja przed chwilą byłem i nie było nic zrobione. Dobra, jeszcze pół pola. Nieco. I ogólnie, co tam ciekawego, co tam ciekawego? A nic, kurde, ostatnio jak akurat byłem w robocie, no niestety wykopali ziemniaki. Chciałem sobie w tym roku coś nagrać, żebym to wiedział, że... tym dojczem? Co nie, u nas, u mnie w domu.
I kurde, mówię, nie miałem jeszcze tej akcji nagranej. A gdzie ty były, jak oni kopali? No, w robocie. A. I kurczę, no niestety, ja wracam, ty, kopaczka na pod... Ja mówię, ja pierdzielę, fajnie, ziemniaki wykopane, mówię, naprawdę super, jestem tak uradowany, że nie mogę wytrzymać, jak długo w Polsce będą... O kurwa, naprawdę ciężkie belki w tym roku, powiem ci, dobre zbicie ma ta moja prasa. Ty, ja jadę z belką, nie, hamulec, a ona, człowieku, na dęba na przednie koła, nie? Takiego, ja czegoś pierdolę, ty. Takiego czegoś to jeszcze nie miałem u siebie. Ja widzę, ty się tam ładnie bawisz. Boże, Boże, patrz, jebnie. No nie widzę. No szkoda, byś mógł przyjść, ej, byś mógł, ej, weź przyjść na błotniku u mnie usiąść. Kurwa, po co? Będziesz do ciążenie, no stary, 150 kilo się zawsze przyda. No pierdolę. Żartuję. Możesz ten, jakby zjeżdżą, nie? No. To wpadnij tam na flaszkę wieczorem. Jak ty to prędzej załadujesz, zanim ja to zaoram? Nie, jeszcze mam tam obok ciebie dwie belki. Czy trzy, weź oblicz, ej, możesz obliczyć? Muszę zobaczyć, jedno, czy tam widzę. Jest... Jedno widzę. Serio? No to może nie opłaca mi się tam jechać całym zestawem. Nie, bo nie. Ja się przejdę. Ja się przejdę. Weź tam policz, tylko nie, mi nie porościnaj, dobra? Za kurwa dwie. W ogóle coraz coś, co ja w radiu słyszałem. Kurde, miałem wam o czymś powiedzieć, bo bekę miałem niezłą. Tylko dwie, więcej nie ma. Dwie są? No. Ty, a mógłbym poprzelatywać przez te twoje miedze? Ja na pług wezmę jedną. O Boże, ty! I tak się śmiejesz, ale pamiętam, że kurde kiedyś u nas jeden kostki wiózł. Dwie. Z pola, bo widocznie gdzieś mu tam zostały. Ja pierdzielę, zobaczcie co się dzieje. Bracie, chodź zobaczyć. Ej, chodź ja zobaczyć. Nie mogę, ej, przyjdź szybko, zobaczymy czy jak usiądziesz to się ten. Polecę na drugą stronę. Chodź szybko, szybko. Siadaj. Pierdolę. Nie możesz? Nie działa. Szkoda. A no ta, nie mam takiego siedzonka dużego. Dobra, poszło, ty, udało się, dzięki wielkie, naprawdę pomogłeś mi niezmiernie, Andrzeju. Jaki nie jest tragiczne to ładowanie belek, powiem wam. Dobra, ja jadę sobie, powiem wam, że przyczepa by mi starczyła. Nie no, przejechać czy nie, Brączek? Ale co? Przez miedzę wszystkie. Ty, wiesz co, ja pójdę do toalety i nie zauważę. O Boże, gdzie? Żartuję. Boże, myślałem, że ci tak przycisło ostro. Nie, spokojnie. Ogólnie polecam sobie wam wpisać na YouTubie 3 razy futk i obejrzeć sobie takie remiksy. No naprawdę powiem wam, zajebista sprawa, wiecie, jak tam jakiś koleś sobie tam fajny moment co jakimś było w śmiesznych filmikach, takie chwile compilation. Garkiem ciepłym. Koleś z garkiem ciepłym leciał i fuck. I teraz nie wiem, jest 50-60 piosenek do tego ułożonych, nie? Jak wiecie co leci ta... Wiesz, zapierdolił głową o żrandol. Jo, i to naprawdę jest tak to fajnie zremiksowane, że ino pooglądaj, ty trochę ci tu słomę poprzestawiam, wiesz? Ale to tam nie ten... Bolek! No? Ja zaraz przyjdę. Gdzie ty idziesz? Do toalety. Aż tak mocno? Dobra, zaraz to tam, to trzymaj się tam! Uważaj na siebie! Kurde, Brączek poszedł, zostawił mnie, jeszcze tego nigdy nie było. O Boże. No ja przepraszam was, że to tak wyszło, ale no nie wiem czemu, czy ja mam za mało powietrza w tym lewym kole, czy też nie? Ale jako taką powiem, że idzie mi ta robota. Pójdzie? Ha! Poszło. Nie, ja naprawdę zawsze przy odcinku z belek, dobrze się na początku wam troszeczkę rozgadałem, ja zawsze przy odcinku z belek nie potrafię rozmawiać. No znaczy jest kilka takich odcinków, gdzie trzeba się skupić, żeby to fajnie wyszło. I przy okazji do tego ja nic wam nie mogę pogadać z wami, bo się skupiam tak bardziej na tej pracy. Kurne, zostawił odpalony ciągnik. Ja naprawdę nie wiem, jak to tak można postąpić. No to paliwo przecież drogie je. Dobra, jest kwit. Kurde, a teraz wiecie, że myszką operowałem. Naprawdę, nie wiem czemu. Miałem w 11? W 13. Pamiętacie, nawet chyba zdjęcie wstawiałem kiedyś na fejsa, co mi koło tak odpadło. Ale to już nie pamiętam w jakim. Też właśnie identyko miałem 60. Wszystko ładnie, pięknie i przy nawrotach. Staje dęba. Będzie dobry temat na odcinek. Czekajcie. Ino, ja tu. Nie, ino. Boże, przepraszam was ostatnio za to ino, ale to jest patologia, co mi się załączyło. Byłem tak zmęczony, że ja nawet nie kontrolowałem to, co mówię. Dopiero później w odcinku to zobaczyłem. Czekajcie. Tu sobie wjadę. No i niestety. Ale skrzypią mi te pedały, nie? Nie wiem, czy to słychać. Ja nigdy nie zwracam uwagi
Dobra, niestety, ale tak musi zostać tabelka. Dobra, kwit, możemy się przesiąść w Ursusa. Chodź tu. Nie lubię, jak mi się trójka załączy, momento. Jedziemy z tym. Jednak jedna przyczepa by mi spokojnie wystarczyła. Załóż szmaty, to nie chcę zaczep bele. Przycisk numer 5, boję się, że spadło już coś. A, nie jest źle. Zaczepiły się? Zaczepiły się. Aha, czyli te to muszę pognąć, no, ale wiecie, chciałem tylko to zwieść, myślałem, że to tego będzie trochę więcej. O, dobra, nie mówcie nic Bączkowi. On ma głośne słuchawki, to już pewnie słyszał. Ty, ja już wrócił. No, ja słuchaj, właśnie... pieszo musiał do domu biec i teraz na pole biegnę. A papieru nie wziąłeś? No. A, no to widzisz, ale wiem. Dobra, że... teraz worka idzie. Ty jak puk pobrudziłem, byś był siny. O Boże, ja myślałem, że ten, że... O kur... A nie, ty. Załadował coś tam, czy nie? Jo, ja już wracam. A, dobra. Ja już tu wracam na to moje pole z owsem. Ale tu antenę se... O kurwa, serio? Patrzcie, no nie... Aha, bo... No nie wierzę. Jak przesiadłem się, mi się odczepiła piątka. I nie zaczepiło mi bel. I co, spadły wszystkie? Nie wszystkie. Trzy zostały na trzy. Na pie... na co? Sześć trzy zostały. O kurwa, zajebiście. Dużo, nie? Naprawdę jestem, niezmiernie się z tego cieszę. To ładowanie jest takie fajne. No nie, no jednak kurde zapomniałem się, wiesz? I... Co zrobisz? Nie nacisnąłeś, czy co? Nie, nacisnąłem, ale się przesiadłem i musiało się anulować. No, tak mi się wydaje, no bo przez przypadek się przesiadłem nie do tego ciągnika, nie? Bo tak ręką mi się machnęło. Dobra, zabieram to szybko z drogi, bo tu zaraz blokada będzie. Znowu będą dzwonić do Adama, żeby... Ile ty będziesz miał? 8 belek tylko? Jak 8? A nie, jeszcze tam jest, sorry. Tu mam całe pole, jedziem z tugu stawiać. A ty w kostki tylko jedno pole robiłeś? Niech pomyślę. Tak, jedno. Tak. Dobra. Tu chyba... chyba ja był u ciebie. Jo, ja był u ciebie i my nagrywali. Ej, czekajcie, już wiem, jak ustawimy sobie ten stuk. Czekaj, bo tu widziałem krzoka jakiegoś. Tam trochę, że mi bela poszła po nim. Dobra, tak sobie zrobimy i będziemy ustawiać stuk w tą stronę, bo po co mi w tamtą, żebym później miał do krówek lepiej to brać. Ustawiamy stuk na polu, bo nie mam nigdzie tutaj miejsca takiego konkretnego. Będzie akurat koło wapna. Ty, ja ostatni przejazd robię jeszcze tylko poprzeczniaki i kuńc. Jo, to kit. Dobra, ja sobie te belki jadę od razu przywieźć. Albo dobra, ja sobie przywiozę poza odcinkiem, żeby wam tu nie marudzić. Teraz ze zjeżdżeniem na to po to samo. Jeszcze z 5 minut zobaczę, jak mi będzie ten stuk wychodził, akurat będziemy wiedzieli. Dobra, czekajcie, ja sobie muszę ogarnąć to na tą kierownicę, bo kurde, cały czas jeżdżę na turze z myszką, nie? Znaczy większość teraz. Ooo, jeździłem. Ja nie wiem, co ja mam z tym pedałem zrobić, popsikałem go ostatnio, czymś nic to nie dało. Nie wiem, on to chyba robi. No ale on to nieźle robi, to coraz głośniej, nie? No ja to słyszę. Słyszysz? No chuj, ja się zastanawiam, co to robić, no. No to kwas trochę. O nie, no kurde, wkurza mnie ta 60. W ogóle jakieś skakanie dziwne. No bo powinienem jakiś chyba obciążnik jej założyć. Fakt, że no z jedną belką to powinna sobie spokojnie. Nie, nie wiem, nie znam się, dlatego się nie będę wypowiadał. Ja pierdolę. W tym roku mokra suma. Mamy rękę? Serio? Nie mamy tej ręki? Puszcz obiekta nie ma. Właśnie, w 17 od razu ma być wgrany. Ale co? Puszcz obiekt. Czyli? No to, pamiętasz? Przenoszenie, pukanie modeli. Jakby to tak Adam powiedział. No, ja będę pukał modela. Ja muszę sobie, wiecie, tak wysiąść. Ej, ty nie masz skinu belek, nie dałem ci skinu belek, nie? Kurde, widzisz, zapomniałem. Chłopakom już dałem, a tobie zapomniałem. Komu byś, kurwa, wszystkim dałeś, tylko nie mi? No chyba jo. No bo ciebie nie ma nigdy, wiesz? Jak nie ma? No kiedy ty byłeś ostatnio? No, wczoraj. No, tylko że wczoraj to graliśmy w Rocketa cały czas. Ja bym zagrał. Ja też bym pograł ogólnie. Zobaczymy, no, może jak teraz... Może... Nie, ja nie mogę. Dlaczego? No dobrze wiesz dlaczego. Nie wiem, kupa? Nie, ty, a kukurydzę kiedy będziemy kosić? No właśnie, dobrze, że przypomniałeś, bo tak następne plany na odcinek miałem wam powiedzieć. I słuchajcie, moi mili, teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, co robimy w kolejnych odcinkach, bo teraz mam do propozycji tak: akcja wapno, akcja obornik, akcja... Ty, a czym ty będziesz wapnował? Ja? Piastem, albo RCW. A masz piasta? No, chyba mam tam gdzieś to, jak nie, to pożyczony mam. Wiem, że ja miałem swojego, ale tam pożyczę. Ty, to ja pożyczę też od ciebie. Dobra.
miałem pożyczonego. Nie wiem, czy ja go odprowadzałem, czy nie, tam gdzieś muszę w stodole poszukać. Nie, żartuję. Naprawdę to muszę pożyczyć. Za flaszkę. Słuchaj, a kukurydzę jak będziemy kosić? No jednorzędówką. Pamiętasz czasy z typowej? A no. No, no to takie czasy sobie powrócimy i tutaj normalnie u nas. Jeszcze widzicie, jeszcze trochę tam ona jest, także ja myślę, że jakąś chociaż z jedną pracę polową byśmy mogli zrobić. Dlatego też pytam, dokańczałem to jeszcze, gruber może być, tylko że właśnie jak będę chciał gruberować, no to akurat po ściernisku, jeżeli obornik, to normalnie po tym po fak obornik po, no, po normalnym ściernisku, a tam to chciałem powiedzieć, że po sieczkarni, o, będzie gruberowanie, a po dorywkę to właśnie chciałem robić chyba już jakby był obornik, nie, bo tak lepiej by było, nie wiem, Brączek, doradź mi. No, na pewno no, by było no to też lepiej, no i jeżeli by podorywka, to też i po wapnie, także no tutaj któraś prac, z tych prac, obornik, wapno lub gruber musi być z przodu, później oczywiście kiszonka i dalej nie wiem, byśmy myśleli co dalej, a dalej ja wam powiem, że dalej już jest kolejny odcinek u Brączka, będzie kontynuowany, także ja wam dziękuję serdecznie, moi kochani, za uwagę. Jutro prawdopodobnie będzie Rocket. Nie, Adasia pewnie będzie Rocket. Zobaczymy, jak to wyjdzie. U mnie prawdopodobnie będzie Farm Expert, ponieważ polecimy sobie już z kolejnym odcineczkiem. Także ja wam dziękuję jeszcze raz ślicznie za uwagę. Do kolejnego odcinka. Wbijajcie do Brączka. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!